ci jesteś. Na jakiejś dużej sali. Bardzo jasnej, tak dobrze oświetlonej. Schody były jakby w tym samym pomieszczeniu, ale schodziłem z góry w dół. Jakby z piętra wielkiego domu na parter. Te schody są bardzo szerokie i takie kręte. Tak z góry zbiegałem na dół i na podłodze widzę jakby, jak to powiedzieć, takie nie szachownice, jakby takie kafelki, takie kwadraty, taka podłoga powykładana białymi, jasnymi kaflami. No i teraz ja jestem jakby w takim holu, jest jasno. To jest zdecydowanie jakby jakiś taki budynek. Wszystko jest takie... dopracowane. Tak elegancko, w takim starym stylu. Żyrandole, jakieś ozdoby na ścianach. Tak klasycznie, tak bardzo pedantycznie, tak wszystko co do poukładane i tak wszystko wisi i stoi na swoim miejscu, jakby nieruszane już od wielu, wielu lat czy długiego czasu, nie wiem, nie mam tu rachuby czasu. I są takie bogato zdobione drzwi z taką piękną, dużą, złotą klamką. Tak jakby z tego hola, one, gdzie stoję, prowadziły dalej. Ale ja nie wiem, co tam za nimi jest. Dobrze, to na to miejsce. Teraz ja poproszę Wesius przyjść tutaj jako dodatkowy obserwator i opiekun Patryka i zapraszamy twojego przewodnika duchowego teraz. Witają się, są obydwaj po obu stronach. Witaj cię. Wesius, co to jest za miejsce? Gdzie jest Patryk teraz? To jest bardzo bezpieczne miejsce, mówi. Została mu po prostu taka wizualizacja pokazana. Kolejne rozpoczęcie podróży. I bez problemu, jeśli czuję, a ja czuję bezpieczeństwo, że za tymi drzwiami tam będzie ciąg dalszy dzisiejszego spotkania. Tylko tu jest coś, ja jeszcze nie wiem, jakie to jest. Pytaj się. Co to ma wspólnego z tym, że ja się znalazłem w jakimś jakby to był budynek, jakby to było takie ziemskie. Znaczenie? Spytaj jakby się. W jakichś starych czasach. Co, czemu tak symbol dzisiaj? Symbol. Ja nie myślę, mi to od razu przyszło, to co mi przyszło, ja mówię. To jest wiadomość dotycząca poprzedniego przekazu. Wesius mówi związanego z tym, o czym mówiliśmy. To było trochę na ziemskie skomplikowane, ale znalazło się jakby w starym, można powiedzieć, na wasze ludzkie zamku, w jakimś dworku, z tymi starymi, właśnie tymi średniowiecznymi schodami. Zszedłeś do tej sali, tak byś był w jakimś właśnie takim kilkaset lat wstecz. Do tego, co było nawiązane, że odchodząc, energia, kiedy odchodzi z ciała, w dzisiejszych czasach i decyduje się na doświadczanie w dalszym ciągu, ma prawo decydować, gdzie, w jaką przestrzeń chce pójść. Ale równie dobrze, jeśli chce wrócić na przykład na Ziemię do doświadczeń, mówiliśmy o tym, że jako tako czas nie istnieje w uniwersum, tylko na Ziemi i równie dobrze może się ta dusza, będąc w dzisiejszych czasach i odchodząc z ciała,
może się ta energia wcielić znowu w czasy, które były już na Ziemi. O tym było mówione. To jest jakby, Wezius mówi, nawiązanie do tego, co było powiedziane. Taka wizualizacja dla Patryka, że jest w tych, przesunął się jakby kilkaset lat wstecz, żeby otworzyć tą gęstość, która istnieje, że on już czuje, nie ma niby to, niby to jest tylko historia, ale że to egzystuje po prostu. Tak? Tak, to egzystuje. To są te ściany, to są te schody. To jest to, co odgrywałeś tam jakąś rolę i pewne energie tam przeżywały swoje doświadczenia i egzystencje. Ale Patryk jest jakby teraz energią namacalnie tam, w tym obrębie czasoprzestrzeni, czasu rzymskiego. I on doskonale teraz wie, że on tych ścian może dotknąć, przejść się po tym zamku. Widzi, że to oświetlenie działa, że to jest wszystko pięknie zadbane, wyczyszczone, że to dalej po prostu egzystuje, to jest. To jest Patryk przekroczył na jakąś, powiedzmy, gęstość, tak? Bo to gęstość. On jest teraz jakby, no, jak to, żeby to na ludzkie wersje mówi, jakby wam to wszystko tak... No, cofnę się w czasie. To jest najprostsze, co mi teraz przychodzi. Tylko, że cofnięcie się w czasie oznacza to, że to, na, to jest namacalne i to jest. Ale energią, energią w tej chwili, to co teraz zrobiliśmy, jest w hipnozie i jego energia w tej chwili jakby wróciła do poprzednich czasów na Ziemi, ale to egzystuje, to jest. To jest jakby na innej gęstości. Nie ma prawa tego teraz widzieć istota, która doświadcza w dzisiejszych waszych czasach, ale tak naprawdę to tego egzystencja jest w dalszym ciągu. Bardzo ciężkie to jest, ja sobie zdaję sprawę i jest to zagmatwane dla was. Natomiast ten temat warto rozszerzyć, jeśli jest to dla was po części zrozumiałe, mówi chociażby. To jest tak jakby nakładanie się takich warstw. Można powiedzieć, że każda warstwa ma 100 lat. Tak jak wiek. 15, 16, 17, aż do dzisiejszych czasów. I to na siebie się nie nakłada. To nie jest przeźroczyste. To się ze sobą nie miesza. Choć czasem bardzo rzadko są takie przypadki, mówi, że zdarzają się takie rzeczy i ludzie są uznawani za wariatów, gdzie widzą jakieś migawki, jakby obrazy ze średniowiecza, czy z drugiej strony z przyszłości. I to jest tak jakby nagle w tej gęstości znalazło się coś, co nie powinno się zdarzyć i ludzie przeważnie jakoś tam w pojedynkę widzą jakieś takie, to są jakby takie slajdy i tak naprawdę to się dzieje, ale no oni w większości przypadków, ci ludzie, te fizyczne byty nie mają nawet odwagi tego komuś opowiedzieć, się do tego przyznać, bo myślą sami, że to była jakaś halucynacja. Ale no, są takie przypadki, że to przez siebie przenika czasami na bardzo krótki okres, takie migawki. Ale jest to oddzielone jakby energiami i każda ta, ten odcinek czasu, ona, wasze ludzkie odcinek czasu, nadal jakby istnieje, to nie zanika. Wydaje się, że są jakieś punkty, czy te punkty są stałe, czy są zmienne, gdzie ktoś może wkroczyć na sekundarnie w tą inną przestrzeń, czy z innej przestrzeni naszą, czy ktoś ma wgląd. To są stałe jakieś punkty, gdzie się ścierają, czy...? Nie, to nie ma właśnie stałych punktów i nie ma celowo czegoś takiego zrobionego, żeby się mogły ze sobą spotkać, czy zobaczyć. Nie powinno się tak dziać i nie powinno to przez siebie jakby, to można powiedzieć, przeciekać, przechodzić. Bo każdy byt jest na swoim poziomie doświadczenia i nie powinno być wglądu w przyszłość ani w przeszłość. To dużo informacji się ciśnie, ale to jest niezmiernie spokojnie. Ciężko na ludzki język powiedzieć. To jest jakby tak. Patryk jest teraz wizualnie, mu było przedstawiony sam początek hipnozy w tym zamku średniowiecznym, powiedzmy tak.
I teraz, będąc tam, on nie wie o tym, jako energia, przykład to jest, że jest coś takiego jak za 300 czy 400 lat i on doświadcza. Dla nich tam, dla tych duszy, dla tych energii, które doświadczają tam teraz właśnie, to jest takie bardzo zagmatwane, jak to mówię. To jest tu i teraz, ale dla nas kilkaset lat kiedyś temu. Ale dla nich jest to tu i teraz i oni nie wiedzą, co będzie w przyszłości się działo. Oni nie wiedzą, że Ziemia gna do przodu, że się kręci, że już jest 2000 któryś rok, że już się to wszystko wydarzyło i już jest ileś set lat do przodu. Dla nich tam, na tamtym poziomie, dla tamtych energii jest tu i teraz 500 lat temu i to żyje swoim życiem, swoimi energiami, to ma moc i to się odbywa, to nie jest zastygłe, to nie jest, że to minęło, że to już jest historia, że to są skamieliny, że to już jest tylko pyłek, że to już jest tylko jakieś wspomnienie. To dalej egzystuje. Ja mam pytanie, czy można poprzez wejście w regresji w jakiś moment w inną gęstość, inne istnienie. Czy można poprzez zadziałanie zmienić jakąś historię, wydarzenie, czy na przykład zapobiec jakiegoś związku małżeńskiego? Mówię o wejście w przeszłość. Czy jest to możliwe? Tak jak my to robimy, wchodzimy poprzez pomiędzy życiami i w jakichś przestrzeniach zmieniamy przyszłość, zmieniamy tu i teraz poprzez niszczenie tych pułapek ciemnych. Czy można by było na przykład wejść w czasy Napoleona, czy w czasy Hitlera i tam zadziałać, że zmienić przyszłość, my już jesteśmy tu i teraz, tam to jest przeszłość. Czy można takie... Czy są możliwości w takich wydarzeniach? Fezjus odpowiada, że bardzo znikome, ale generalnie no nie wiem, no mi przychodzi, że nie można za bardzo sterować tym, co już było. Można sterować w drugą stronę w tym, co będzie. Ale to jest tak skomplikowane dla was, żeby to zrozumieć. Zewezius mówi, żeby w to głębiej nie wchodzić, ponieważ wszystko stanie się niezrozumiałe. To musimy krok po kroku i umysły ludzkie muszą się otworzyć, bo są zbyt zamknięte, żeby to pojąć tymi kosmicznymi przekazami. To nie jest na ludzkie słowa. To nie jest wiadomość, którą ja potrafię w tej chwili przekazać, bo jak ta, Zewezius mówi, wiadomość wejdzie do mnie, żeby przepłynęła, ja nic z tym nie zrobię, bo ja nie umiem przekazać. Nie umiem. To jest jedyne, co może powiedzieć, jeśli nam to coś da. Można sterować w obie strony, można mieć wpływ na waszą tak zwaną teraz przeszłość, to co już było. Nawet tak może się to odbyć, że można. Ale nie w tej chwili, gdzie wy teraz doświadczacie na ten czas, żeby sterować tym na przykład, co było 30 czy 40 lat temu. Ponieważ zaburzyłoby to cały proces istnienia ludzkiego, waszych istnień ziemskich, ziemskiego planu, narodzin, bytu, wzrostu dziecka, wiek dojrzałości, dorosłości, kolejnych potomków i tak dalej. To jest niesamowicie szalenie, mówi Wezy, skomplikowane i on te informacje ma i on je może przekazać jak każdemu innemu, ale my jako ciała ludzkie i mózgi ludzkie, ja nie jestem w stanie tego odtworzyć, żeby powiedzieć. Jezus mówi, nie ma w tym wielkiej tajemnicy i tak naprawdę to jest dla nich banalna, prosta sprawa. Ale na nasze ludzkie mózgi my nie jesteśmy w stanie tego pojąć na dzień dzisiejszy. Można, powiedział, sterować w jedną i w drugą stronę,
ale nie na ten byt, na ten czas nasz dzisiejszy, żeby to pojąć, że my jesteśmy jako tu i teraz i możemy zrobić, manipulować, można by powiedzieć w nawiasie, naszą przeszłością. Nie, w ten sposób, inaczej nie będzie to nam zrozumiałe, mówię. Takie dobrze. Coś przyszło. Ale dla mnie zrozumiałe to, że po prostu ingerencja w coś, co już się stało, jest możliwa. Jest możliwa. Oczywiście, mówię. To ja się zapytam, czy takie próby już... Częściowo ktoś... jest możliwa. Tak, takie... Czy ktoś już były jakieś próby właśnie tutaj na Ziemi, żeby zaingerować w przeszłość? Tak. Udało się? Na szczęście nie. Wezus, co jest z tym programem? Filadelfia. Powiem tylko jedno słowo. Filadelfia. To się nazywał ten program. Tam, gdzie oni chyba to było w przeszłość, albo w przyszłość już teraz, ja nie wiem. Właśnie ja, mi się dobrze wchodzi z jakimś pytaniem, którego ja historii nie znam, czy mogę tylko takie prymitywne pytanie zadać. To był plan w Ameryce, tam z tymi chodzi o marynarzy, czy o statkiem, coś tam było, coś takiego. Jakby w inną dymensję. No to jest tak jak opowieści o Trójkącie Bermudzkim, gdzie znikają samoloty i statki nagle są pochłonięte i nikt nie wie, gdzie się znajdują. Właśnie, na przykład. Co to jest? No to jest... Jakby to wam powiedzieć, to jest zasadzka i próby na ludzkich ciałach, na ludzkich energiach. Kto to robi? Politycy, którzy są sterowani innymi energiami. To jest wszystko gra. To jest wszystko gra finansowa. To jest wszystko gra o władzę. To jest wszystko pokazywanie, kto ma większą moc, kto jest silniejszy, kto potrafi zmieść z danego pola widzenia, z danego obszaru i udowodnić sobie nawzajem, że zniknie statek, zniknie kupa, że tak można powiedzieć, oni tak to mówią brzydko, kupa złomu, kupa żelastwa, jak samolot lecący, dużo ciał ludzkich i nikt nigdy ich nie odnajdzie i nagle jest, oni tak to sobie tam się przekomarzają między sobą, ja ci pokażę czary mary i zobaczymy kto, tam idą normalnie zakłady o grube pieniądze między nimi. Czy tam... I to się odbywa kosztem ludzkiego życia. Czy ktoś pilotów w samolocie, co się dzieje marynarzy. Nazwijmy przedmiotami samolotu. Słuchajcie, są mówione, ja mówię co przepływa. I już jest natychmiastowa odpowiedź, ja sobie tego nie wymyślam. Przyszło coś takiego, że są, jest tak wiele wokół tego stworzonych historii, że tam są światy podwodne, że tam się oddycha, że oni tam zostali przeniesieni na inny świat, że oni tam żyją, że oni są szczęśliwi. Ale to jest prawda. Ale to nie jest prawda. Jaka jest prawda? No prawda jest taka, że oni giną. Oni giną. Ja też widzę, że jest tam od czasu do czasu ingerencja istot spoza naszej planety. Oni dużo z tym mają wspólnego. Widzisz te istoty? Tych istot nie widzę, natomiast pokazał mi się statek. Ja wiem, że oni, przynajmniej w części mi przyszło, nie wszyscy, zostają zabierani. Ja nie wiem w jakim celu, czy jakiś badań, czy zabierani, oni zostają potem z tej wody. Poczekaj, mówisz o ludziach? Mówię o ludziach, którzy brali udział w tych katastrofach, w tych wypadkach. Mówię typowo teraz o tym Trójkącie Bermudzkim. Bo padło wpierw, że giną. Giną. Giną, ale tak jak powiedziałem, ja tam zobaczyłem ingerencję obcej cywilizacji i w części oni zostaną zabierani na pokład tego statku. Mhm.
Czy w celu badań, czy w celu przeniesienia, nie wiem. Możemy się dowiedzieć, Bezius? Ja nie umiem wejść tu informacji, musielibyśmy... Ja bym tam się musiał jakoś dostać, bo ja tylko obserwuję z zewnątrz. Moment, fragen Bezius, bo to musi być całkowite bezpieczeństwo. I żebyś tylko został jako obserwator. Będziesz wchodził tylko jako energia, tam niewidoczny i tam nikt ciebie nie odkryje. Bez już jest to możliwe. Tylko jeżeli jest zapewnione całkowite bezpieczeństwo dla Patryka. O kurczę. Co się dzieje? Ja dostałem mi teraz informację. Tak? To jest wszystko połączone, ja już teraz rozumiem. Co się dzieje? Ojoj. Spytaj się o przyzwolenie, co możemy przekazać. Możemy. Dobrze, dziękuję. Bezius jest wszystko w porządku, uspokaja, tylko że teraz się rozlała potęga wiadomości. Ja już teraz... Spokojnie, i teraz po kolei. Bezius po kolei teraz. Patryk odbiera po kolei informacje. W zwolnionym tempie. Ja nie umiem jeszcze tego połączyć, ale ty wiesz, o co chodzi, Gracjana. Spokojnie. To ma wspólnego z tym, co myśmy od dawna mówili tam, gdzie jeszcze trzeba wyczyścić, bo oni tam siedzą. Mhm. To ma to z tym wspólnego. Mhm. To jest ta, można powiedzieć, ta cywilizacja. Po co im to potrzebne? Czy oni współpracują właśnie tam z tymi ziemskimi, tak? Tak, i doświadczenia na ciałach ludzkich, na ich... pojazdach. Pojazdach i na ich obszarze, tam gdzie doświadczają w... planety. Czy oni są z tego Układu Słonecznego? Skąd oni są, Bezius? Nie, dalej. Dużo dalej. Nie są z tego. Ale dla nich to nie problem, bo... Mają nazwę, Bezius? Bezius tylko tak aż zmarszczył brwi i mówi obleśne poczwary. Znaczy, że oni tutaj... dalej są i egzystują. Mają jakąś tam swoją... Chodzi... Odgórnie mają narzucone. Są tu i teraz? Tak. W tej gęstości? W dalszym ciągu. Wiecie, gdzie było, mówiliście. Schowani. Chodzi o Egipt. Tak. Aż mi się... To jest do, o tym było mówione od kilku miesięcy, to jest do wyczyszczenia. Tam się schowali. To ja się pytam, nie dzisiaj, czy Patryk, czy wyślemy Patryka tam? Świat duchowy czeka na to, żeby to z naszą pomocą tam posprzątać. Kto wejdzie tam? Patryk. Dobrze. Patryk to zrobi, ale nie dzisiaj. No to zaznaczyłam. Tak, dziś nie. Będziemy tu się na to przygotowywać, bo to będzie duże wydarzenie. Dobrze. Trzeba energetycznie tak wszystko ochronić i tak tutaj zebrać. Bezius mówi sztab tych, którzy być przy tym powinni. I raz na ze świata duchowego? Tak, czy tutaj ze świata, cielesny? Ze świata ducha. Dobrze. Energetycznie trzeba tam w jednym momencie razem. Dlaczego tak długo było to odsuwane, czekane? Dlaczego? Dlatego, że oni doskonale potrafią operować mózgiem, ludzkim mózgiem. I tym, ci, którzy mają te złe plany wobec ludzkości, właśnie te znikania, te wiry sztuczne, które wciągają te atmosferyczne zachowania pogodowe, te sztormy, wahania ciśnienia. To wszystko jest sztucznie, jakby gra. Oni siedzą w ich mózgach i sterują tymi ludźmi. Ci ludzie już są jakby półrobotami i oni słuchają tego, co im podświadomie jest przekazywane i oni się bawią ludzkimi życiami, ludzkimi innymi
energiami, które doświadczają i nie obchodzi, że ci ludzie giną, że mają uczucia. To jest po prostu finansowa, jedna wielka gra polityczna. Ja się teraz chciałam zapytać, czy to na tym to ma ten sam sens, co ta cywilizacja sobie stworzyła tutaj poligon gry, jak w szachy, czy w inne rzeczy, obojętnie jak je można nazwać. To jest to samo, co dla odwrócenia uwagi zostało to stworzone dla człowieka, że oni te gry mają teraz w komputerach i tym samym systemem mogą tworzyć, bo to jest gra, niby gra. To jest niby gra. Pokrywa się z tą rzeczywistością. To jest dobrze powiedziane, niby gra, bo to kompletnie lasuje mózgi ludzkie. Siedząc w tym, siedzisz jakby w realu. Ale to samo tworzy ta inna cywilizacja. Oni tym samym systemem stworzyli sobie grę tutaj na Ziemi. Tak, to jest dla nich jakby taka żywa gra. I oni absolutnie, to są półroboty jakby dla mnie i oni nie mają absolutnie żadnych odczuć. To jest dla mnie, ja zostałem w to wpuszczony przez ułamek sekundy, jakbym zobaczył jednego z nich. Opisz. To jest obleśne, to jest okropne, to jest tak, ja to odczułem energią, jakby to była taka kupa żelastwa zimnego, ciężkiego, zero uczuć, czarne, łyse, ohydne, wstrętne. Widziałem przez moment. Dobrze. To ja się zapytam, czy jest rzeczywistość? Nie, inaczej. Chodzi o V-Makers, o devices, jak się nazywają, V-Makers. Nie wiem, czy ja dobrze to wymawiam nawet. To jest jakaś informacyjna cywilizacja, czy tworząca, nie wiem, bo ja mam teraz w tej momencie... To jest taka techniczna cywilizacja. Mnie nie przychodzi teraz żadna nazwa. Wezius nawet mówi i nie wchodzimy to w ten moment dla bezpieczeństwa, nie, każde słowo ma energię, nie róbmy tu dzisiaj, nie przywołujmy. Dobrze. Będziemy gotowi na to i będzie wszystko wtedy, okay. Będziemy działać. Natomiast oni są tacy techniczni, bardzo dobrze technicznie uzdolnieni i właśnie bawią się ludźmi. Bawią się ludźmi, potrafią wejść w umysł i potrafią sterować. Wysokotechnicznie rozwinięci? Tak. Ja mam teraz, powracam do tego właśnie, do tych ciemnych, które zobaczyłeś tam, tą masę taką, jak ciemna masa, tak? Mhm. Mówimy o tym. Mhm. Czym oni się żywią? Energią ludzką. Od razu przychodzi, ja nie myślę, ja mówię. Odpowiedź przyszła. Nie tylko ludzką, innymi z uniwersum również, ale przyczepili się tu na Ziemię, bo im się spodobało i stosunkowo bardzo łatwo jest najeść się tu do syta. Takie coś przychodzi. Kto udostępnił im ten teren tam? Jest ktoś, kto nimi zarządza. Jest jakiś wysoki ich tam umysł. I ktoś im kazał uderzyć tutaj na planetę Ziemię. Jakoś to zostało odkryte. Ktoś wyższą rangą od nich po prostu ma doskonale wiadomości o uniwersum, o wszechświecie i doskonale swoją techniką, używając tej techniki, którą się posługują, wiedział, nie wiem, to osobnik, to grupa, że jest taka planeta, jest taka cywilizacja i są oni jakby wysoko zenergetyzowani i oni potrzebowali właśnie tej energii do przeżycia, do bezproblemowego istnienia, długowieczności. I oni tutaj na Ziemię właśnie zdecydowali, że będą sobie tutaj przez dłuższy moment dla nich. Więc spodobało mi się. Tak, tak, to są dłuższy moment, to są całe tysiące lat. Ale oni są niebezpieczni dla ludzkości.
Tak, tylko ten czas w tym momencie zaczyna powoli się dla nich kurczyć. Kurczyć, bo to, co się dzieje i z nową dymensją i z tym, że ludzie bardzo powoli, ale mimo wszystko świetnie idzie to ku dobremu, bo zaczynają się budzić i rozumieć, to już samo to ukierunkowanie ludzkich myśli powoduje, że oni zaczynają być bardzo głodni i zaczynają skomleć. Ludzie tym, że są lepsi, że z czarnego poszło to w szarość, oni się zakopali gdzieś pod ziemią jako energię, skupili się w jednym miejscu i liczą na to, że to pójdzie w inną stronę i robią wszystko, żeby to poszło z powrotem na złe tory. I oni są głodni, oni skomlą i one czekają na te jedzenie od nich, na te energie ludzkie, żeby wszystko się poprzewracało na ziemi, żeby doszło do jak najgorszych sytuacji, bo to jest dla nich czerpanie energii wtedy. Tam cały czas na globalnie jakieś tam są te ogniska. Właśnie tego. Dobrze. Sztuczne podpalanie. To ja się zapytam. Sztuczne katastrofy powodowane. Okadzanie nas chemią. To wiecie. To wszystko to jest, człowiek człowiekowi robi. To jest gra finansowa. Chodzi o pieniądze i o pokazanie nawzajem. To jest jakby powiązane. Tak, i to jest pokazane. Jedni z tego mają pieniądze po to, żeby drudzy czerpali coś innego. To ale jest to jest bardzo brudna gra narodów. Jeden naród przed drugim chce udowodnić, nie tyle naród, bo ludzie są niewinni temu i nie wiedzą, co się dzieje, ale tu chodzi o głowy państw. Próbują sobie przekomarzać się kosztem tych ludzi, obywateli i ich śmierci, chorób, sztucznie. Choroby są sztucznie stwarzane, żeby człowiek mógł chorować, żeby napędzać biznes aptekarski, farmaceutyczny, żeby lekarze mieli pełne prywatne gabinety i żeby płacić im pieniądze, żeby psuły się zęby, żeby był rak, żeby ludzie, jest przeludnienie, żeby umierali. Dlatego jesteśmy okadzani tą chemią, jemy sztuczne rzeczy, owoce, warzywa są idealnie proste, okrąglutkie jak piłeczki, te pomidory w sklepach, to nic nie ma wspólnego z naturą. Jajka kurze, kury hodowane na betonie przy żarówkach, karmione paszą na antybiotykach, tak samo ryby w sztucznych stawach. W morzu rtęć, ryby po prostu są zatruwane. Wy to wszystko pochłaniacie, wy to wszystko jecie. Człowiek po prostu... Jakby postawić teraz człowieka z dzisiejszych czasów do tej pięknej, lśniącej istoty, która tutaj przyszła na pierwszym zejściu, to powiedzielibyście, że stoi anioł koło kościotrupa. Takie mi przyszło już ziemskie porównanie. Coś okropnego, co stało się z tą planetą, która również doświadcza, oddycha, jest energią, bo została stworzona i czuje. I stąd jest to wszystko powiązane z przejściem na nowe, bo już jest kres, już więcej, nawet Ziemia tego już nie jest w stanie unieść. I teraz... To jest wszystko polityczna gra. Ja bym chciała... Nie musisz teraz przekazać, bo to nie jest ten czas, tylko wgląd, zobacz, gdzie to jest, gdzie... Jest ta ci ciemni, gdzie siedzą, tylko spojrzenie z zewnątrz, nie wchodzisz tam, ale masz pokazane. Widzę. Wiecie, to jest tak? Dokładnie? Tak. Mhm. Czy ma to coś wspólnego z tym, no jakaś organizacja, która chciała właśnie tam coś robić, czy przyczynić się do tego, żeby uwolnić tamtą energię? Nie jedna. W przeciągu długich lat na Ziemi, niespokojnych, wiele jakichś domowych wojen i sytuacji bardzo takich przykrych dla ludzkości była spowodowana właśnie tymi energiami, podburzaniem i stwarzaniem sztucznego strachu, pompowaniem sztucznego strachu, to równa się tak samo jak pyszna kolacja dla nich. O, te energie. Czy ta energia myśli o tym, żeby spieprzyć, nawiać z tamtego miejsca, tam swoje? Oni nie bardzo mają gdzie, oni są w potrzasku, tam im jest dobrze i oni tam już od dawna siedzą.
ale zaczynają trząść gaciami, tak przychodzi, zaczynają coś węszyć, że coś się święci i będą próbowali znaleźć teraz, już myślą nad planem B, którego jeszcze nie mają, w które miejsce energetycznie można by się zostać. Ale oni wiedzą, że nie ma planu B, dlatego że tak czy siak zostaną energetycznie odnalezieni. Ale są chodzi tak uparci. Uniwersum, tak? Chodzi o uniwersum? To jest tak, przychodzi takie coś, jeżeli oni opuszczą teren, w którym w tej chwili są i będą chcieli wrócić do siebie, oni nie mają powrotu. Do siebie? Do siebie, na doświadczanie, na ten... Skąd przyszli? Skąd przyszli. Chodzi o jakąś planetę czy galaktykę? Tak, można powiedzieć, że tu chodzi o planetę w pewnej galaktyce oddalonej daleko od Ziemi, gdzie dla nich to nie jest problem, bo są tak doskonale rozwinięci technologicznie, że dla nich to jest błysk. Ale oni nie mają powrotu. To jest bilet w jedną stronę. Tam jest jakby taki, nie wiem, jak można powiedzieć, rada zarządzających czy zarządca. I oni tutaj zostali wysłani. Powiedzieli, macie energię, ile złapiecie, tyle jecie. Tam was wysyłam i wy mi tutaj musicie wysyłać dane. Ja chcę wszystko widzieć i tak dalej. Oni nie mają powrotu, oni zostali obiecani, że tu im będzie dobrze, będą szczęśliwi, bo ludzie są tak głupi i tak zmanipulowani, że oni tylko będą od nich brać energię. No ale to się kończy teraz, oni powrotu nie mają. I oni jakby teraz po prostu siedzą tam jeden na drugim, zakopani głęboko, te energie jakby skomlą, żeby ich nie znaleźć, powrotu do siebie nie mają, zdematerializować się nie mogą, energetycznie istnieją jak najbardziej namacalnie, ale nie fizycznie. I teraz te energie są i gdziekolwiek one by się nie dostały pod ziemię, to one są cały czas na tej kuli ziemskiej, czy pod wodą, czy pod ziemią, czy gdziekolwiek. Energetycznie można je wyczuć, można je znaleźć. Je trzeba po prostu zniszczyć, bo robiły tyle szkód w przeszłości. Teraz już nie mają tyle siły, one potrzebują pożywki. Co będzie, jak uda się? Jeżeli się uda i zostaną one zniszczone, wtedy Ziemia odciąży się od bardzo wielkiego ciężaru, który teraz jeszcze na niej jest, tam, pod spodem, w środku. I energetycznie jest to taki olbrzymi ciężar, to tak ciąży na tej planecie, że to natychmiast od razu stanie się lżejsze i od razu energia na całej planecie poprawi się, jakby te negatywność, to co siedzi w głowach wielu ludzi, to się ulotni, to znowu pójdzie o jeden cały wielki krok do przodu i znowu ta szarość zrobi się dużo, dużo jaśniejsza. O to chodzi, to ciąży, tego niby nie widać, jak wy fizycznie teraz doświadczacie, ale energetycznie to jest tak potężny ciężar, to tak leży, to tak przeszkadza i ma tak złą energię w sobie, że to się utnie. Nie dość, że ten balon pójdzie wyżej, bo to się stanie lżejsze wszystko, to jeszcze zrobi się jaśniejsze i tym ludziom w tych umysłach trochę bardziej się rozjaśni. Dobrze. Czy jestem dobrze poinformowana, że właśnie tam ta ciemna energia, bo ona jest namacalna i jest też widoczna, tak? Oni się mogą po części zmaterializować tylko po to, żeby zadać człowiekowi strach ziemski, fizyczny, żeby móc znowu czerpać energię i się najeść. I dochodzi też z nimi do spotkań? Pojedyncze osoby mogą przeprowadzić z nimi wywiad i są rozmowy. Dobrze. Tylko pojedyncze, które do tego są wybrane przez nich. Ci, którzy tu są, nie mają nic do gadania. Ci, którzy nimi sterują, tam z ich bazy zrobiły ten plan i tą grę i tą zabawę, można powiedzieć, straszną. I oni wybrali sobie tych pionków tu na ziemi, którzy od czasu do czasu mają z nimi powiązania i przekazywane wiadomości. O, zawsze. Zawsze jest chodzi coś za coś. Technikę. Tutaj chodzi o tę energię. Tutaj chodzi o to,
my wam pokażemy tą technikę, my wam pokażemy to, no ale wy mi tu zrobicie na trójkącie bermudzkim, że sztuczne nagle zawirowanie i wciągnęło statek pasażerski z ludźmi albo cały samolot i nikt go nigdy nie znalazł. Dematerializacja i albo zabieranie energii tam do badań, do ich laboratorium, albo po prostu pożywka, energię dla tych, którzy to są, ta nagroda, którzy mieli obiecane za to, że tutaj są i się zdobyli tutaj być, to będą mieli zawsze, można powiedzieć, no jedzenia w brud, bo to jest ich ludzka energia, strach, ból, niemoc, przede wszystkim, jakie jest to słowo, to jest bardzo ważne słowo, niepewność, uwielbiają to. To jest ich pyszna kolacja, tak to można tak to można na ludzki nazwać, żeby to zrozumieć, to jest dla nich coś, a delikates, strach ludzki i niepewność i złe emocje. Trufle. Pyszne. Dobrze. Jak Patryk będzie gotowy, to poprosimy o danie nam zielonego światła. Świat duchowy już to przygotowuje, bo to jest taka duża misja do spełnienia, żeby wyczyścić, bo jak już to trzeba wszystko od A do Z wykadzić, wyczyścić tam, nałożyć energię, wszystko musi być zgładzone, zabrane i musi przestać tutaj istnieć i wtedy będzie to miało głębszy sens, żeby Ziemia się odciążyła, żeby te energie... Chodzi tam o te piramidy? To chodzi o podniesienie wibracji wreszcie na Ziemi, żeby ludzie przejrzeli na oczy, bo to wszystko mają przez to, że oni są jeszcze tu schowani i mieszają. Ludzie mają klapki na oczach. To od razu się zmieni tok myślenia i to również tych ważniejszych osobistości i przedstawicieli danych narodów. Mhm. To również to im ściągnie te klapki z oczu, dlatego oni się tak chowają i nie chcą się poddać, żeby nie zostali wykurzeni. Dlatego jest duża misja i to trzeba wyczyścić. Tak. Tu chodzi o te piramidy i tam to wszystko, co się dzieje i co po niektórzy wiedzą, co tam się dzieje pod ziemią i w tych korytarzach i w tych wszystkich tam piwnicach. Aż od piramid po Sfinksa i tak dalej pod pustynią, co tam się ciągnie. Dobrze. To zostawimy sobie na... Nie wchodzimy teraz. Dobrze. Temat po prostu ciekawy. Otwiera się dużo, wyjaśnia się dużo. Dla wielu jest to niezrozumiałe, ale dla większości myślę, że tak. Dla większości tak, dla wielu nie. Dla wielu mało jest osób, które chciałoby to zrozumieć, bo większość osób nie chce tego do siebie dopuścić ze względu na to, że tak jest im wygodnie. Nie chce im się nad tym myśleć. Mhm. O, tak przyszło. Czy istnieje technika Bezius, która może za pomocą frekwencji po prostu operować organy bez naruszenia ciała, bez wyrządzenia szkód poprzez cięcie, szycie i tak dalej, w sekundarnym... No, dla was tu na Ziemi Bezius mówi, to jest coś niesamowitego. Chodzi tu o Ziemię. A dla nas... czy to na bazie, są oczyszczania, zabiegi robione. Rafael, to co wykonuje i tak dalej, to co robione jest na Ziemi w tej chwili tymi technikami. Rafael przyszedł na momencik, on teraz mówi to. Widem. Pytajcie, on teraz się wypowiada, to on teraz mówi. Rafael mówi, to co dzieje się w tej chwili na Ziemi, w medycynie, w szpitalach,
to, co ja wiem i to, co widzę, to jest wasz etap rozwoju. Nie umiem przedłożyć, żebyście zrozumieli, jak ma się to do uniwersum techniki, a waszej ziemskiej techniki medycyny do tej naszej tu w uniwersum, bo nawet nie byłoby to odległe średniowiecze. Nie można porównać tego. Nie można i nie mamy prawa i nie wolno, bo to są wasze doświadczenia i wasze wasz rozwój. Ale no, to, co powiedziałaś, to, o co zapytałaś, to są zupełnie normalne, podstawowe, klasyczne techniki, jakimi pracuje się w uniwersum, żeby ciała fizyczne, jak gdzieś doświadczają w innych gęstościach, czy na innych jakichś tam swoich poziomach. To jest to, co wykonujesz ze szczepionym. Tak. I to dzieje się nie tyle energiami, co to się dzieje na planetach, które mają fizyczne istnienia, tak jak wy tu na Ziemi, tylko są dalece rozwinięte i po prostu to się dzieje sekundarnie energią, laserem. To jest niby na fizycznym ciele, ale tam nie ma czegoś takiego jak choroby, jak coś się czasami zdarzy, czy jest jakiś wypadek, czy sporadycznie coś się wydarzy z ciałem. To jest natychmiast załatwiane, tam nie ma tego problemu, że trzeba rozkroić, ciąć, wyciągać, choroba jakaś zaatakowała, szycie, ściąganie szwów, jakieś dostanie się bakterii, czy jakieś tam stany zapalne. To jest tutaj u was, ale generalnie na większości istnień fizycznych takie coś jak szpital praktycznie tu nie istnieje, bo to zostaje natychmiast załatwione laserowo, energia nakładana ułamkiem sekundy i jest po sprawie. O tak. Czy już w historii ziemskiej, w epokach powiedzmy, czy właśnie już to istniało? Chodzi o planety Ziemię. Był czas, że był bardzo wysoki rozwój technologiczny. Przyszło mi. I teraz ja zapytam. Patryk, obserwuj. Proszę, żeby obrazowo zobaczył też Patryk. Tutaj chodzi o Egipt. Wracamy do Egiptu. Mumie są w tej chwili prześwietlane. Tam biorą w te to są no, medyczne wyrażenia. Dobrze, w tej chwili. Rentgen? No, rentgen czy obojętnie. I tam na tych mumiach wskazuje na to, że byli operowani. I to tak, która no, dzisiejsza medycyna nie wiem, czy tak by zdała radę. Już na sercach i na tym, co jest to niemożliwe w tamtych czasach. Czy tam właśnie, pytam się jeszcze raz, czy ciemni sprowadzili tą technikę, bo poza tym, że już inne cywilizacje przyniosły ze sobą ten dar tego, chodzi o te frekwencje, czy fale, czy akurat, ale chodzi o te, ja pytam o technikę, czy została dostarczona właśnie tam na ziemie egipskie, że już tam odbywały się jak wysoko rozwinięta chirurgia? Bardzo wysoko rozwinięta chirurgia. To zostało później zabrane, ale to było na bardzo wysokim poziomie i to jest jakby znowu wrócić do punktu wyjścia i znowu średniowiecze i znowu jakiś to proces od nowa. Człowiek tym steruje, a człowiek dał się zwieść tym energiom, którym nie powinien i zostało zablokowane. I zabrali. Tak, ale muszę powiedzieć, że tu mówisz to nie tylko ciemni, bo tam jest to powszechnie wiadome, że w Egipcie panowała ciemna energia i dużo tutaj tej ciemnej energii właśnie zeszło w tamtych prastarych czasach dla was na cywilizacja i jak słyszeliście przed chwilą, to ma ciąg dalszy do dzisiaj, ale tam również w pewnym okresie czasu naprawdę ja widzę jasną, bardzo przyjazną i fajną, dobrą dla nas cywilizację, dzięki której w większości, dzięki której zawdzięczamy ten wysoki rozwój tej chirurgii na tamte czasy, to oni pokazali ludziom w tamtych czasach, jak ratować i jak chronić od tych fizycznych chorób.
były dwie cywilizacje, przynajmniej dwie, no dwie z dwóch stron, wiadomo, ciemna, jasna, ale mi przyszło teraz, że ci przyjaciele naprawdę, oni zostali potem właśnie usunięci przez tych ciemnych, oni nie mogli tego znieść, oni nie mogli, że mamy pomoc od nich, że jest coś takiego, się tym brzydzą, że przychodzą, żeby nam pomóc, przedłużyć życie, pokazać rzeczy, dzielić się rzeczami i technikami z wysoko zaawansowanych technologicznie innych cywilizacji. Chcą się z nami dzielić i to nam pokazać, co robić i jak robić, żeby człowiek był bardziej szczęśliwy i żeby dłużej żył i tak dalej. Oni tego nie mogli znieść. Czy brzydzili. Z tą technologią ma wspólnego ta znana jeszcze Arka Noego? Technologią? Tak. Tą dobrą czy tą złą? Nie wiem, pytam o Arkę Noego. Zwana Arka Noego. Która została niesiona poprzez tam 40 lat używali i tam. Ja to teraz muszę, bo to my tak przeskakujemy, tu Egipt, tutaj Arka Noego, a to są pustynią wspólnego. Dziesiątki tysięcy lat, to ja teraz się gdzieś zawirowałem się? Gdzieś się tam pogubiłem teraz w przestrzeniach, bo to tak skacze i to jest straszna odległość czasu, jeśli chodzi o ziemskie. To jest jakby Arka Noego, a Egipt to jest to jakby wasze czasy i czas za 10 tysięcy lat na ziemi. Bardzo duży odcinek czasu, Arka Noego. Nie wiem, mi to bardziej tutaj przypomina symbolikę, jak Arka Noego, że tam to było zbudowane, płynęło i krowy tam były i konie. Ale to nie chodzi o Arka Noego, to teraz ja chyba błąd strzeliłam. Bo ty mówisz o tym statku z Biblii, to nie jest. Tego nie było. To chodzi o... Krowy tam, świnie płynęły. O, że nie płynęły. Gdzie ty mnie wysłałaś? To jest symbolika, że szuka nad jakąś wodą, latam gdzieś jakiś tam, szukam świń, kur na jakimś statku. To wszystko symbolika, to nie istniało. Nie. Przepraszam. Zdarza się. No, Patryk sobie polatał, weź już mówię. Chodzi o to urządzenie. Arka Przymierza. Aha, no tak. Arka Noego. Chodzi o tą energię, tak? Myślałam o tym Arce Przymierza, a powiedziałam coś innego. Mhm. Teraz znowu masz przyjaciela tutaj, Inek jest, żebyś nie wystraszył się. Dobrze. Arka Przymierza. Mhm. Jak wchodzimy, chodzi o tematy, to już przychodzi Inek. Chodź. Widzisz, wymacał, nie ma złych energii, dobrze. Zabrał Arkę Noego. Zabrałeś Arkę Noego, Inek, dobrze. Arka Przymierza. To chodzi o tą energię nałożoną na ten... na to... Czyli tam wyżywiała ta... Że mieli żywność, wodę, wszystko z tej techniki. To jakaś technologia, którą... nosili ze sobą. Ale to nie jest nic z jasnej strony. Miało to swoją moc do pewnego czasu. To było jakoś tak nasterowane. To było na tej zasadzie, jak ty mówiłaś, coś za coś. To jakby zapewniało ochronę grupie ludzi, którzy to głęboko wierzyli, że tak jest i tak się działo. Ale to było coś za coś, to było jakby za przedawanie własnych energii, to były tam... To... Ja tu nie widzę w tym nic jasnego, nic z jasnej strony. Czy właśnie może zrobimy takie krótkie wglądy, co jest właśnie z otwarciem się morza, że ten Mojżesz, bo to jest te czasy z tą Arką Przymierza chyba. Że się otworzyło morze, przeszedł, przeprowadził lud. Teraz tu chcę sobie wziąć wgląd. Na razie robimy takie próby. Co ciekawsze, może potem rozwiniemy.
Nie dzisiaj, ale... No ale to jest wszystko Biblia. To jest wszystko ten Stary Testament tak zwany, o czym ty mówisz. Nie jeszcze wiem, długo, nie długo czasy nie. Przed Jezusem Chrystusem. Bo to jest Nowy Testament od narodzin Jezusa. Stary Testament to są długie, zmierzchłe czasy, pustynie, wyprowadzenie ludu z Egiptu. Właśnie, i tamte sprawy. Otwarcie się morza. Coś tam było. Tak. To jest było coś takiego? Tak, i było coś takiego, jak na przykład, jak mu tam było Alojzy, Abraham, nie wiem, tam go wziął na tą skałę tego swojego syna, nie wiem, jak mu tam było na imię, i kazał go Bóg zamordować nożem, nie? Żeby złożyć go w ofierze. Dobrze, że nie znam tej historii. No, że wziął go na skałę i miał mu wbić nóż, miał go zabić, bo Bóg chciał ofiary. I nagle, jak on go zabija, już mu prawie nóż wbijał tu, to nagle Bóg stąpił z nieba, złapał go za rękę i powiedział: stój, nie czyń tego, ja tylko chciałem próbę ci zrobić, czy mnie tak kochasz, żebyś nawet zamordował syna dla mnie. Ludzie. Czy Bóg potrzebuje takiego czegoś, czy Ojciec, Stwórca, energia, która od was wyszła, takiego czegoś oczekuje? Kto to, co napisane ludzką, brudną ręką, jakieś książki, jakieś takie rzeczy i wybiegacie do tego kościoła i wy takie coś wierzycie i się ale temu kłaniacie i energię oddajecie? Ale tam jest jakiś cud stworzony, właśnie to mówisz o Biblii, że tam otworzyło się morze. No otworzyło się i przeszli, na koniach jechali, tak. I szli przez pustynię, bo Egipcjanie żołnierze ich gonili, nie? Tak historia mówi. I że on ten naród przeprowadzał z Egiptu, żeby być wolnymi tam do Izraela i żeby spokojnie żyli, i jak oni niby przeszli otworzyło przez to morze, się, to się potem zamknęło i się Egipcjanie tam potopili. Nic się nie otworzyło. Bajka. To jest napisane ludzką ręką, na potrzeby ludzkie. Stary czy nowy, tak to się nazwali, testament, to jest księga, to jest Biblia i to było stworzone tu na ziemi i jest to napisane ludzką ręką. Dobrze, zostawiamy ten temat. Ja z ciekawości z Arkanu Adrupowiem, z Arką Przymierza. Baśnie Andersena. Dobrze. Na dzisiaj... będziemy kończyć to spotkanie. Mamy zapowiedziane wiele, wiele spotkań jeszcze i wszystko będziemy wam przekazywać, bo teraz ma być wszystko przekazane przez czas, tak? Zgadza się, Jezus? Coraz więcej otwieramy dla was wiadomości, bo tutaj nie ma tajemnic, ale my was w to powoli wprowadzamy, ale że ludzkość zaczyna na to się otwierać i ludzie pragną i chcą i przede wszystkim są już w trakcie przejścia, to my jesteśmy winni teraz na bieżąco przekazywać tych informacji, które energie po prostu są gotowe i przyjmują do siebie, i to sukcesywnie, krok po kroku będziecie teraz otrzymywać od świata duchowego. Czy dlatego to przyspieszenie teraz właśnie, co się dzieje? Chodzi o to przejście. Dlatego to przyspieszenie, bo było zapowiedziane, że nawet gremium zdecydowało, że wszystko musi być przyspieszone, dlatego że zachowania ludzkie są niegodne i są po prostu... To jest dla uniwersum, to jest... Jak to słowo powiedzieć? To jest zgroza. To dudnią na innych planetach, do jakiego stopnia ludzkie zachowanie prowadzi, żeby można było powiedzieć, aż poprzewracać uniwersum do góry nogami, żeby gremium musiało przyspieszać ekspansję, żeby gremium musiało przyspieszać rozwój wydarzeń przez ludzkie fizyczne energie ciała. Tak się tutaj zrobiło nienawiści, tyle tych złych sytuacji, tych negatywnych energii, żeby... To się zdarzyło dosłownie kilka razy w całym istnieniu Wszechświata, żeby takie naganne zachowania miały istoty, które zeszły od Stwórcy, żeby takie zło nimi kierowało. To jest bardzo naganne, świat duchowy mówi. No ale to już jest od wieków. Człowiek jako istota
potrafi takich złych rzeczy dokonać, a tylko dlatego, że ma wolną wolę i Stwórca chciał dobrze. I te ciała, żeście stworzyli wy tam, w laboratorium, i te umysły ziemskie, które jest wpływ, chodzi o manipulację, wymazywanie pamięci świat poprzednich istnień, skąd, bo fizyczne dzieci... ciała, mózgi ludzkie ulubiły sobie, upodobały sobie miłość niesamowitą, nieprzerwalną do dobra materialnego. I tu jest największy problem. Czy właśnie stworzenie mózgu ludzkiego, bo to zostało stworzone, czy po prostu zrobił się ten rozwój samoistny, wyszedł spoza kontroli? Wyszedł spoza kontroli. Dlatego, że tak jak było powiedziane, człowiek ma wolną wolę, jak każda energia we wszechświecie, i człowiek sobie obrał drogę rozwoju. Nigdy nie mówimy o globalnie, o całości. Mówimy o większym problemie, o tej takiej jakby większej części, ale nigdy o wszystkich, bo każdy ma wolną wolę i obiera sobie co chce. Jest, są dobre energie, jak i te ciężkie. Dlatego teraz będzie dochodziło do tej, do, ja mówię ludzkim słowem, do kasacji, do wykasowania. To znaczy się, ci, którzy budzą się, też to jest ziemskie słowo, budzenie się, budzimy się, przyjmujemy, zaczynamy rozważać, rozmyślać i stop, coś tutaj nie gra, to znaczy się, że ten mózg zaczyna się regenerować, bo chodzi o tok myślenia, że już nie idzie z nurtem po prostu bez kontroli, tylko zaczyna się sam kontrolować i dochodzić, jak to się mówi, do oświecenia, o, nazwijmy to. Tak, ale tu chodzi, tutaj mówisz o nowej gęstości. No to właśnie, o to chodzi, że czy... Wręcz zostanie zabrana częściowo wnikanie w te przeszłościowe sprawy, to zostanie wymazane. Dobrze, czy właśnie te programy, które no, prawie każdy człowiek jest nosicielem programów poprzez te chipy, tak? Na tych ciałach astralnych. Tak. Czy to też zmienia, że to jest degradacja rozwoju ludzkiego po to... To jest duża przeszkoda w wolnym rozwoju. Nie ma tej wolnej woli. Człowiek jest przełapany jako energia. Nie tyle można powiedzieć, że służy innym energiom, czy jest, można powiedzieć bardziej, że jest poddany, bo nie jest zupełnie wolny i wiele rzeczy nie może osiągnąć przez to, że jest zaczipowany. Bo to jest wpływ tych programów po prostu na całość. Na całość, na umysł ludzki. Na fizyczne choroby nawet, na problemy fizyczne. Genetyki. Tak. To jest jakby po prostu zabrudzenie energii i ciała fizycznego. W tym stanie nie można, nie wolno nam dopuścić przejście na czyste, na nową matrycę, na nowe, w takim stanie. Dlatego oczyszczanie jest tak niesamowicie ważną sprawą. Od ludzi zależy, na jak długo to wystarcza, bo to może zrobić, można zrobić raz i to wystarczy. Ale wszystko to jest indywidualne podejście do tego, jak ludzie w tych czasach są podatni na zewnętrzne, można powiedzieć, różne sytuacje, w których oni się obracają, bo energia, która jest słaba albo bardzo podatna, delikatna, ma jakieś przykre wydarzenia, ktoś na ciebie krzyczy, ktoś cię wyzywa, ktoś ci robi krzywdę fizycznie,
jest dużo opowiadane, bądź wręcz praktykowane. Jedno robisz, drugie robisz w tym samym czasie, tu się oczyszcza, że tam idziesz do kościoła, a tam krzyże robiąc i tam... To wszystko ma dużo wspólnego. Natychmiast, automatycznie, jak jesteś poddana, znowu się otwierasz i znowu mogą nakłaść chipów, ile wlezie. Jak się oczyszczasz, sens jest wtedy taki, że mówisz sobie, nie chcesz więcej tego, koniec jest z tym, jesteś czysta, doświadczasz, jesteś wolna i cieszysz się. Ale nie ma czegoś jeszcze... Nigdy nie wiadomo, od czasu do czasu warto zrobić sobie, jeśli można, jakąś kontrolę, jeśli ktoś przede wszystkim czuje symptomy, bo to się czuje. Jakiś niepokój, że znowu tam za jakiś dłuższy okres czasu coś jest nie tak. Ale oni też podszywają i podsyłają strach, ta druga strona, bo oni bardzo lubią umysłem ziemskim manipulować, że tak naprawdę jest wszystko dobrze, a my sobie wmawiamy, że ojejku, ojejku, co to się znowu stało. Wszystko energię, wpływ na ten i tworzenie jakiejś tam iluzji. Ale w tych czasach wiele ludzi jest zagubionych. Oni się oczyszczą, bo tam słyszeli, bo to jest modne, ale oni nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Oni nie chcą nawet wiedzieć. Ale tam sąsiadka zrobiła i tam kuzynka i wujek, to on też to zrobi, bo to jest tak jak, nie wiem, moda. To trzeba zrobić, bo teraz wszyscy robią. O, na tej zasadzie. Ale on za chwilę, nie wiedząc o tym, co się w ogóle dzieje z ciałem fizycznym czy energią, energetycznym, on pójdzie do kościoła, on pójdzie tam, nie wiem, rękę podać księdzu, albo bo on wysłucha jakieś rzeczy, że tam byli na chrzcie, że tam to, to. Same nawet już i w słowach, jaka jest zawarta energia, w myślach. Albo sam zaprowadzi dziecko do Komunii Świętej, albo do chrztu. No ile takich jest, że tu się oczyszczają, a w niedzielę biegną do kościoła na mszę w pierwszej ławce usiąść. No dobrze. I takie coś nie ma sensu. I teraz tutaj takie mam rozważania. Wezius, to znaczy się, rozumiem przez to, co już się dzieje, co się zaczęło, bo to już jest, maszyna ruszyła, teraz już się nie da nic ani zatrzymać, musi wszystko, ten cały proces... Osiąść, to jest w toku, to już jest. To jest w toku. Tak, tak. To można to nazwać, że następna era w księdze człowieka zamyka się. Zamyka się i nowa księga się otwiera od pierwszej strony, która jeszcze jest czysta. Czy mówimy o tych epokach zanikania cywilizacji? Tak. Mhm. Ale nie w każdym, bo wiecie, że to nie jest pierwsze i nie ostatnie. Tego było wiele na Ziemi. Tych ksiąg jest mnóstwo. Ale nie każda przechodziła w ten sposób, jak wy przechodzicie teraz. Czasem dochodziło do zupełnego zakończenia. Że to dusze odeszło. Tak. A w tej chwili dla tych nagrodą niech będzie to, którzy się otworzyli i którzy bardzo tego chcą, niech uwierzą, i niech wiedzą, że świat duchowy tam u instruktorów, tam gdzie wszystko zostaje przemyślane, zaprogramowanie technologicznie, stworzone to jest tak i tak powoli ten proces musi potrwać, żeby ciało fizyczne wasze nie doznało szoku, żeby energia nie musiała odchodzić z ciała, tak zwane wasze umieranie, tylko żebyście, tak jak doświadczacie teraz i tu, mogli praktycznie niepostrzeżenie w waszych ciałach fizycznych przejść na nowe. Tak też się może zdarzyć i tym razem zdecydowało gremium i świat duchowy, że tak się będzie działo z wami. I nie musicie umierać, odchodzić, żeby tam doświadczać. To jest naprawdę, można powiedzieć, coś wysokiego, dobrego od nas i wyróżnienie, żeby pokazać wam, że z jednego w drugie można przejść naprawdę i doświadczać jakby od nowa w szczęściu, w nowym, ale pozostając w tym samym kubraku, w tej samej skórze, nie odchodząc z tego. Czy jest nie to, musicie się wracać na nowo. Czy jest to nowe odkrycie
no, tam... Dla uniwersum stosunkowo nowe, ale nie jest zastosowane pierwszy raz. Wiele razy już sukcesem na innych planetach i wszystko odbywało się wspaniale. Dobrze, cieszymy się. Na dzisiaj pytania moje są wyczerpane. Więc ja się dziękuję z tej strony. Patryk, będziesz powracał. Wezus, jest coś do przekazania jeszcze? Nie, Wezus się zgadza z tobą, zakończymy. Tak powiedział, tak mi przyszło, stosunkowo powoli do tego będziemy podchodzić, że mamy czas, że te wiadomości będą teraz przepływały. Nie muszą to być takie wyczerpujące spotkania. Od czasu do czasu będą przekazy, tak jak było powiedziane, więcej i więcej od nas dla tych, którzy naprawdę się otworzyli i wiedzą, o co chodzi. Biorą to do siebie, biorą to dla siebie, to są dla nich teraz pomocne wiadomości. Decyzja została podjęta, już jest zdecydowane, sami o tym zdecydowali, kto tak, kto nie. I każdy doświadcza w tym, w czym chce. Póki co na ten moment Patryk już jest znowu w tym średniowiecznej sali, w tym pokoju tam, gdzie był na początku. Wezus, na zakończenie mówimy o czasie ziemskim, bo Ziemia, ta planeta ma czas, jest ograniczona na godziny, sekundy i tak dalej, dobrze? Wszystko jest jak w zegarku. Czy coś się zmieniło w tym, chodzi o życie planety, o w tym chodzi do w linii kosmicznej? Zmieniło się bardzo wiele, już samą atmosferę idzie nawet. Nie wiem, o co pytasz. Ogólnikowo. Jakie zmiany już są odczuwalne, co można sobie, każdy może sobie porównać, czy uzmysłowić. No, to w sensie, jak się ma, nie wiem, uniwersum do Ziemi, w kosmicznym, takim globalnym, tak? Jakie zmiany, tak? Przyspieszyło wszystko. Się wszystko wokół siebie teraz nabrało takiego tempa. Tu chodzi o te przejście, o te przyspieszenie ogólnie, co zdecydowało gremium o przejście na nowe. To ja teraz... mogę sobie tak wyobrazić wizualnie tak, jak coś się tworzy nowego, cukier jest materialny, jest ciężki do dotknięcia, są te maszynki do robienia waty z cukru. I wtedy musi nabrać szybkości ta materia, ten cukier, żeby zaczęło się tworzyć coś, co można po prostu z tego coś stworzyć, nową gęstość. To jest bardzo dobry przykład, żeby to zrozumieć na ludzki umysł, nic prostszego nie można przetoczyć. Powoli jak się obraca, to nie stworzy się ta wata, ta nowa gęstość. Dopiero jak nabierze odpowiedniej szybkości to już nabrało. Się wtedy oddziela od tego cukru, już można oddzielić tą watę, cukier nie przykleja się, no ale wy już pozostaje tym jesteście, tam. Bo to wiruje. Ile ludzi mówi i to nie jest tak, ludzie się nad tym nie zastanawiają, co oni mówią, ale oni mówią, żeby mówić, ale mi czas szybko zleciał i tak już leci od jakiegoś czasu, nie? Ale dzisiaj szybko dzień minął, ale ten tydzień to jest jak 3 dni w ogóle. Ale to jest ciekawe, zobacz, z cukru, z tych kryształków, wata cukrowa jest z tych samych kryształków, tylko tu jest ten cukier, jest taki, twardy. Krystaliczny. A na tej wacie, to jest tak jakby duchowy, już ten... Wata, nitki. Ta wata, ten cukier staje się bardzo delikatny. Mm. I to mi się skojarzyło z tym właśnie, z tym... Ta sama jakby energia... Jest to samo, ale w innej konsystencji. Dużo lżejsze, dużo takie... No inne, nie? No.
No właśnie, to jest bardzo dobre porównanie do tego, co się w tej chwili już dzieje. Dlatego nie ma odwrotu, to nie zwolni. To już teraz nabrało tempa i te energie, które są na to wyczulone, bardzo delikatne, one to tym bardziej odczują tą czasoprzestrzeń. Że to się zmienia. Przez tą szybkość właśnie. Czy są jakieś na tej planecie Ziemia dla ludzi coś odczuwalnego? Namacalne rzeczy, proszę. To co można sobie, po prostu namacalne rzeczy. Nic fizycznego, co moglibyście sami przed sobą udowodnić. Ten kwiatek urósł szybciej, ta woda płynie szybciej, ten zegarek biegnie prędzej. Nic takiego dla was odczuwalnego, wizualnego nie ma, oprócz tego, co się zmieniło uniwersum, ogólnie, kosmicznie, że wszystko nabrało szybszego tempa w tym obrębie uniwersum, gdzie jest Ziemia, po to właśnie, że dzieje się to, co się dzieje teraz na Ziemi. To tym się da sterować i to jest w tej chwili robione. Jakie jeszcze są skutki cielesne, odczuwalne dla ludzi? Właśnie to tempo. Bóle, ospałość. Brak chęci do czegokolwiek, brak motywacji. To jest spowodowane właśnie nakładaniem się jednego na drugie. Ale nie wszyscy. Mówię, to są właśnie w dalszym ciągu energie i osoby, które są na to bardziej wrażliwe, które do siebie tą wiadomość dopuszczają, które tego chcą i które są na to otwarte. Bo inni, to tak jak się mówi, choćby bomba dalej walnęła obok niego, to on dalej będzie spał i się nie obudzi. Na tej zasadzie to jest, że kto otwarty, kto chce, to będzie odczuwał. Dobrze. To na ten moment ja pięknie dziękuję. I Patryk. Wezus, dziękuję również. Jest mój przewodnik, jest Wezus, jestem w tym pokoju. Jezus, zachowaj, proszę, pełną ochronę. Nad nami, nad tym, co my tu robimy. Potrzebujemy tego, wiesz o tym? Oj, ja dobrze wiem, wy doskonale wiecie. Dobrze. Nie będziemy... Nie jest łatwo, ale, ale chcemy, tak jak jest, tak żeby tak, niech przesuwamy się. Nic sobie z tego nie róbcie. Dobrze. To wy robicie wszystko w swoim toku. Ja... Wezus już uspokaja i mówi, że będą kolejne przekazy. On teraz już tu zostaje sobie na tych energiach i musi wracać do swoich zajęć. A ja z moim przewodnikiem odwróciłem już się do schodów, żeby teraz z kolei do góry po nich, na te piętro, niby tam wejść. Zanieśmy Wezus, pozdrowienia stąd. Tam. Zaniosę, mówi, do całego uniwersum od Gracjana. Już wszedłem tam na górę, na schodach jestem. Na górze schodu, schody już są pode mną. A wiem. Jest ze mną. Namaste. Aha, on jeszcze od siebie. Króciutko, już kończymy, on tylko jeszcze teraz, zanim już się pożegnamy. Ja wczoraj, on mówi, Ariel mówi, że on wczoraj podyktował mi to późno wieczorem i żeby dobrze. To jest... Zrealizujemy. Tak, to jest do zrealizowania i to jest od niego i mi to przepłynęło i to on to zrobił, on się porozumiewał ze światem duchowym i to jest dla nas i to należy wykonać. Dobrze. I dziękuję za to. Ja dziękuję również. Pozdrawiam i namaste. Namaste.